Jak co niedziela rano pogadajmy o piłce Tomasz Włodarczyk, Dzień dobry, dziś urodziny Korony Kielce 49. I nie ukrywam, nie planowaliśmy tego. Naszym gościem jest trener Korony Kielce, Leszek Ojrzyński. Dzień dobry, trenerze. I nasi stali goście, Janusz Basała i dobry. Maciej Łuczak. Dobry. Witam Was, panowie. Tak jak mówią, nie planowaliśmy tego, ale idealnie się składa, żeby o Beniaminku ekstra klasy z. Z trenerem Ojrzyńskim porozmawiać, ale zaczniemy, sobie, panowie, jeszcze o tym, co działo się wczoraj. Super Puchar Polski. Raków obronił to trofeum, wygrywając dość gładko 2 do 0. Wasze odczucia? Chyba takie do przewidzenia było to, po czym e, mówili i trenerzy, i, i działacze, że, że jednak Lech ten mecz odpuści faktycznie drugi garnitur. Niezły, ale jednak za ja, ja myślę, że Lech lubi grać pod presją i z presją widzów, czyli pod presją tych kibiców, którzy przyszli. No nie można bo wystawić trzeciego składu, nie obrażając tam żadnych piłkarzy w Lech, ale no musieli pokazać się przynajmniej ci, na którzy ci ludzie będą chodzić cały sezon. W sumie Lech starał się wybrać, wybrnąć z całej sytuacji z honorem. Pamiętajmy, że nie chciał grać super pucharu w tym terminie, co jest dla mnie trochę aberracją, bo ja tu mówiłem przed wejściem do studia. W Anglii, z Anglii bierzemy wszystko, pieniądze, stadiony, tempo gry najlepszych piłkarzy świata, tylko nie bierzemy szacunku dla struktury, dla rozgrywek i dla kalendarza, ale tu Tomek mnie wtedy skontrował. Chodzi o, o mecze w, w, w eliminację eliminacje do, do europejskich pucharów na tak, na tak wstępnym szczeblu, stąd potem kłopoty z kalendarzem. No to tak czy owak Lech planowo chyba uległ Krakowowi, który, który lubi golić te puchary i sukcesy Marek Papszun. Jeszcze jest wyższy niż jest, a jest dość wysoki. A tak, każdy ma tutaj swoje argumenty, tak jak mówisz, jest terminarz, są tak. pewne ustalenia, no ale niestety my też szybko zaczynamy eliminację. Jak trener widział to, to wczorajsze spotkanie. Tak w lepszej sytuacji bo nie grał w meczu o stawkę to z jednej strony można powiedzieć, że w gorszej ale wiadomo jak lek do tego podszedł, że, że ten mecz w tym zbliżającym się tygodniu w środku tygodnia jest dla nich mega ważny a, a tutaj troszeczkę zmiennicy czy, czy ci z tła tej drużyny przynajmniej kształtującej się, prawda, z nowym trenerem mieli okazję się wykazać. Braków wystawił najmocniejszą ekipę i to się opłaciło, bo, bo następne trofeum w gablocie i, i radość i dobrze weszli w ten sezon. Ale tyle się mówiło o tym, że Lech będzie grał rezerwami, że oni nie chcą tego meczu, że ja byłem trochę zaskoczony patrząc na ten skład. Spodziewałem się, zresztą rozmawialiśmy sobie tu w różnych programach, m.in. Dawid Dobrasz nam też przedstawiał taką wizję, że Lech być może nawet wystawi taki no, bardzo rezerwowy skład, być może nawet z kilkoma nazwiskami, których Sami kibice nie bardzo znają czy, czy nie bardzo kojarzą, a tutaj na przykład pojawił się Antonio Milic to to było chyba największe zaskoczenie. No bo Lech ma tak naprawdę dwóch zdrowych, środkowych obrońców, czyli Szatkę i Milicza, i była nawet taka sytuacja przecież wczoraj w trakcie meczu, że Milic upadł z dosyć dużej wysokości po pojedynku główkowym. I teraz nawet nie chcę myśleć, co by było i co by kibice sobie myśleli w Poznaniu, gdyby się okazało, że jakiś drobny uraz, czy, czy też poważniejszy Antonio Milicza. Więc tak się cały tydzień narzekano na ten super chcianego przekładać w Poznaniu, a koniec końców, ja byłem trochę zaskoczony pozytywnie tym, jak mocny skład został wystawiony. Szczególnie ten Milic, zwraca uwagę, bo, bo myślałem że akurat siatkę i Milicza to, to trener na pewno oszczędzi, no bo będziesz przede wszystkim na tych piłkarzach pewnie bazować w rewanżu z Karabachem. Ja myślę, tak, taka mała wszystko, święta będziemy... wojna Tomek hmm? zaczyna w polskiej lidze opozywać, czyli Raków-Lech. Pamiętacie końcówkę sezonu, tam w sposób, w jaki traktowano, nie wiem, już rakować, w piłkarzy Lecha, w którejś z tych szatni, to więc wszystko to... Generalnie na Generalnie wszystko zaczęło się od tak. finału Pucharu Polski, kiedy kibice Lecha nie weszli na trybuny, dostali kibice Rakowa, a to wiadomo, że jest złamaniem pewnych reguł, ta, ta. zasad kibicowskich. I mówię, święta wojna jest jazda, tak. jakby faktem. A tego brakuje trochę w polskiej piłce, więc akurat dobrze, że jeszcze Marek Papszon trochę dorzucił tego grilla wczoraj na konferencji i powiedział, że kibice Lecha bardzo Raków motywują i, i że, że to jest dla nich właśnie taki dodatkowy smaczek tych meczów. I hmm. myślę, że to akurat dobrze, że po pierwsze na dosyć wysokim poziomie sportowym to się nie dzieje, tak? bo ten wiśnikom mistrza między rakowym Alechem stał na, na dobrym i ciekawym poziomie. Więc jeśli do tego dojdzie jeszcze takie, takie drobne szpilki, to akurat chyba lepiej. Przynajmniej będzie o czym mówić. I, i tutaj się należy chyba cieszyć, że, że jedne, z, no w zasadzie obecnie dwa czołowe polskie zespoły, w dodatku są w ta takiej delikatnej kontrze. A jak widzicie to panowie, jeśli chodzi o rewanż? Bo wiadomo, wczoraj to był mecz mimo wszystko dla Lecha, no drugiej kategorii. Właściwie ta, ta stawka i być może spotkanie najbliższych miesięcy. To jest rewanż z Karabachem, Agdam. Jest zaliczka, ona nie jest zbyt pokaźna. Lech wygrał u siebie 1 do 0. To, to, to może od trenera Ojżyńskiego tutaj zacznę. 50-50, czy jednak delikatnie na stronę, na stronę Lecha ten dwumecz? To pierwsze spotkanie, jak, jak trener widział? Pierwsze spotkanie, wynik, można powiedzieć, bardzo dobry. Momentami ta gra wyglądała może nie za ciekawie, ale też. Bierzmy pod uwagę klasę tego przeciwnika no nie jest tak samo jakaś mega europejska ale tam są zgrani ludzie tam jest trener który pracuje ponad 15 lat z tym z tym zespołem no i wyciągnął wnioski bo przy tej bramce straconej to prosto zaczęło się od rzutu z autu krótkiego tam pokpili sobie niektórzy zawodnicy bo byli trzech nie pod piłką tylko za piłką i to lek wykorzystał szybko przegrywając i potem wiadomo że tam i ruch bardzo odpowiedni jednego drugiego zawodnika i i ta bramka. Рамка есть. Zawsze zaliczką, tylko wiem, że też przepisy się zmieniły, tak jak tu też rozmawialiśmy i, i, i strzelając bramkę, no wystarczy gdzieś nie zamurować się, tak jak to było wcześniej i, 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 i 2 jeden, jak przegrasz, no to przechodzisz, tylko dalej dalej się gra i, i Karabach jest na tyle mocną ekipą, że, że na pewno będzie gorąco pod naszym polem karnym, ale to jest też piłka nożna. Jedna czy kontra, czy jeden stały fragment może spowodować to, że, że będziemy się cieszyć i w to trzeba wierzyć, ale na pewno jakbym miał gdzieś tam. Stać to bardzo ciężkie zadanie przed kolejarzem. Ja jednak mam w pamięci słowa Kuby Rzeźniczaka, który z najwyższym szacunkiem mówił o Karabachu. Nie chciał powiedzieć wprost, że ma więcej szans, ale wyczuwałem, że, że jakby u siebie Karabach no, ma więcej atutów. A ja z kolei przekornie też wspominałem wcześniej, liczę na nowego bramkarza. Ale chyba bardzo mi się podobał. Więcej według mnie takiej charyzmy i, i klasy niż Bednarek czy van der Hart. Oczywiście licząc na bramkarza przed meczem, ciężko to radzić, czy na napastników, na pomocy, którzy mają strzelać bramki. Ale ja bym powiedział 50-50 oczywiście ze na Lecha. No 1-0 to, to jest jednak zaliczka i, i co tu dużo mówić przy jakiejś takiej coraz bardziej nerwowej grze Karabachu, który za wszelką cenę zechce wyrównać. Przy dobrej postawie bramkarza Rutko, no może, może to się wszystko gdzieś tam ułoży. Ale za dużo jest może i za dużo zakładamy pewnych sytuacji. Karabach dobrze grał w piłkę, To to, to jest takie też pomnienie z tego pierwszego meczu, bardzo dobrze. Trener Kurbanow też właśnie tutaj, Maciek ciebie może dopytam, on mówił, że my zagraliśmy dobry mecz i oczekuje właściwie podobnej pewnie gry jak w pierwszej połowie, gdzie ciężko było Lechowi wyjść spod tego wysokiego pressingu, to jednak Karabach zbierał na to trener Kurbanow, że właściwie gra była bardzo dobra, ale trochę więcej konkretów pod bramką Lecha Poznań. Zastanawiam się, czy bardziej brakowało skuteczności, czy też takiego kreowania jednak stuprocentowych sytuacji, bo z jednej strony, tak jak powiedziałeś, my sobie to wspólnie oglądaliśmy, później mieliśmy program po, po tym meczu i zwracaliśmy uwagę, że szczególnie te pierwsze pół godziny to był, to był ciężki czas dla Lecha Poznań, bo tak naprawdę trudno było wyjść z własnej połowy, wymienić kilka podań na, na połowie rywala, ale z drugiej strony też z tej grania piłką Karabachu niewiele wynikało. Oni może byli groźni gdzieś do 20 metra, a, a potem już niekoniecznie, więc pewnie takich konkretów przede wszystkim w kontekście Karabachu zabrakło i często się mówi, że jak kiedy się mówi, że 50 na 50 są szanse, to jest takie trochę truizm, ale mam wrażenie, że tutaj akurat to jest prawda, bo, bo mówił też zresztą o tym trener Górbanów. Y Lech jednak nie był faworytem przed tym meczem, tym zwycięstwem 1-0 pewnie postawił się w takiej lepszej sytuacji przed rewanżem, ale z drugiej strony ta zaliczka 1-0 to nie jest wielka zaliczka, tak? bo, bo jeśli masz nieudany początek rewanżu, to, to naprawdę po kwadransie możesz być już na zero, więc też ta, ta kwestia już nieliczenia goli na, na wyjeździe, więc porażka na przykład 1-2, 3-2, 3 oznacza dogrywkę, a, a dogrywka grana w baku przy, przy tej temperaturze też nie będzie łatwa, więc no myślę, że trzeba jednak pamiętać, że to będzie bardzo, bardzo trudny rewanż i to na nadal wyeliminowanie Karabachu przez Lecha będzie bardzo dużym sukcesem, więc myślę, że Lech fajnie zapracował na niezłą sytuację przed remanżem, ale nie wskazywałbym tutaj na pewno Lecha jako faworyta, bo to jest tylko jeden gol, to jest tylko jedno złe zachowanie, czy zapomnienie się w obronie, a, a też pokazał Karabach, że oni w piłkę grać potrafią, aczkolwiek no, potrzebują konkretów, bo tego na pewno brakowało, tak jak Lech wiele nie stwarzał, ale miał Iszaka. Iszak wiedział w którym momencie, kiedy dostawić nogę, wygrali 1-0, Karabach tak grał, grał, ale tego takiego, jakby mieli takiego Iszaka, to być może dla nie Trochę bez ostatniego podania, wiesz, tak, tak przed polem karnym, polu karnym, mówię o Karabachu. Okej, okay, dobrze. Zostawiamy sobie Lecha Poznań, europejskie puchary, bo o nich będziemy na pewno rozmawiali dużo i długo w środku tygodnia. Przechodzimy do tematu Korony, Kielce i startu Ekstraklasy. Zapraszamy oczywiście do zadawania pytań na czacie także trenerowi Ojrzyńskiemu. No i trenerze, właśnie już z końcówka przygotowań wróciliście z warki, wszystkie sparingi rozegrane, jak to wygląda od trenera strony w tym momencie. Jeszcze jakieś ostatnie szlify, jeszcze jakieś transfery na horyzoncie, jak to wygląda? No zobaczymy jeden zawodnik liczę, że do nas dojdzie będzie to młodzieżowiec. Daniel o, o Którym się już tam wcześniej mówiło od, od dwóch tygodni czy tam dziesięciu dni. To mam nadzieję, że to jest kwestia, że we wtorek już ten zawodnik będzie do naszej dyspozycji. Ja go znam jeszcze wcześniej jak pracowałem. No to ten, ten Danielek młodziutki trzynastoletni, czternastoletni grał z moim synem w drużynie no. w Koronie. I, I tam jest była grupa bardzo utalentowanych chłopaków. Potem na ten rozwój też się człowiek Wyglądał, jak jak stawiał pewne etapy i jak trafił do Rakowa, dlatego, dlatego myślę, że zna ten klimat kieleckiej korony, chłopak stamtąd i, i, i umiejętności też ma ku temu, żeby nam pomóc, ale no, musi wywalczyć sobie jeszcze miejsce. W składzie nie ma co marudzić. Jesteśmy po tych sparingach różnie, na różnym etapie były rozgrywane wyniki, też były różne wzmocnienia. Też są. Myślę, że to nie będą uzupełnienia, że ta kadra będzie mocniejsza. Zresztą też wiemy, że jesteśmy w ekstraklasie, a nie w pierwszej lidze. A w tej pierwszej lidze też szliśmy, szliśmy różnie. Ale ważny jest ten efekt końcowy, gdzie, gdzie, gdzieś tam przycisnęliśmy i, i w tych barażach wyszliśmy zwycięską ręką. I, i, i zobaczymy, no. trzeba być optymistą. Bardzo ciekawie zapowiada się już pierwsze spotkanie i potem od meczu do meczu będziemy pewne rzeczy korygować. Jeszcze okienko się nie zakończy. Trzeba też być świadomym tego, że Ci zawodnicy, którzy dostaną szansę, będą mieli jakieś problemy, no to też możemy jeszcze jakiś rozszat dokonać, ale wierzę w tych chłopaków, przygotowujemy ich do tego, że to jest trudny sezon dla nas, ale nie ma się czego, kogo bać, tylko trzeba podejść odważnie i, i każdy z tych chłopców potrafi grać. Większość też ma swoje minuty czy, czy mecze w ekstraklasie, dlatego to jest też nasz. Potencjał i myślę, że jak stworzymy dobry kolektyw, będą pewnie momenty i trudniejsze, ale trzeba przez nie mądrze przejść, chyba że porządek będzie rewelacyjny, tak jak tak jak 10 lat temu zaczynałem z koroną. No to daj Boże, żeby tak było i, i teraz, ale spokojnie do tego podchodzimy. Przede wszystkim ten pierwszy mecz nas interesuje i tak jak wspomniałem, od meczu do meczu będziemy kroczyć. Bo to nie był trenerze spacerek do, do Ekstraklasy, bo nawet to półrocze ostatnie spojrzałem sobie na wyniki. Byliście na szóstym miejscu, jeśli chodzi o te ostatnie sześć miesięcy właśnie, ale jednak te baraże to się chyba troszkę rządzą swoimi, swoimi prawami. Docisnęliście na samym końcu, choć wydaje mi się, że nie byliście nawet w samych barażach też faworytem. Jednak tam gdzieś Arka była stawiana to znaczy, to znacznie wyżej. Która była trzecia, potem Łęczna, która była szósta, a teraz Korona, która była czwarta. Tak więc... było łatwiej atakować, prawda? Z, z tylnego siedzenia. Nie był to taki spacerek, mimo wszystko. Powiem tak, właśnie. Statystyki tu przywołujecie szóste miejsce, ale to nie była cała runda. tak, tak ja To ja były wybrane tak, tylko mecze. A tak się złożyło, że my w tym roku, od kiedy współpracowaliśmy razem, nie graliśmy, jak spojrzymy w tej tabeli, z najsłabszymi drużynami. Mhm to nie były równe szanse, bo ktoś na przykład grał, no nie będę wymieniał nazwy, z tymi drużynami, które najsłabiej punktowały, a my z tymi drużynami nie graliśmy, dlatego troszeczkę ten terminarz był trudniejszy. Druga sprawa była taka, że też strategia obejmowała pewne rzeczy właśnie grze w grze w barażach, jak już wiedzieliśmy, że te szanse na bezpośredni awans nam się gdzieś tam oddaliły, no to też przygotowaliśmy tych zawodników, którzy... Odegrali kluczową rolę na mecze barażowe i, i tyle. No, szczęścia też mieliśmy, bo trzeba mieć w sporcie szczęście, chyba że jesteś zdecydowanie lepszą drużyną, ale tak nie było. No Może w tym pierwszym półfinale, gdzie już po pierwszej połowie prowadziliśmy 3-0, ale też pierwsza sytuacja klarowna była dla, dla Odry i, i, i uniknęliśmy bramki, ale no, tak, jest, tak jest życie. My się z tego cieszymy. Teraz jesteśmy w innej rzeczywistości i tak jak wspomnieliście, no. Łatwo to nie było ale to też powinno nas zahartować gdzieś te trudne momenty dobrze, że w klubie wytrzymano ciśnienie są mądrzy ludzie i prezes i dyrektor sportowy bo, bo przy innym towarzystwie mogło być gdzieś różnie bo oczekiwania były, że my będziemy bezpośrednim prawda, bezpośrednią ekipą która awansuje dogonimy widzę, bo na starcie mieliśmy Trzy, albo cztery, cztery punkty do, do widzewa, a też wiemy, że widzew nie wygrywał meczu za meczem, tylko, tylko też stracił punkty, a my, my my do tego widzewa nie potrafiliśmy doskoczyć, I, i to już jest historia. Cieszymy się z nowej rzeczywistości, teraz musimy tu podjąć rękawice i tutaj sprostać wyzwaniu. Ta, ta, ta rzeczywistość też mogła być inna dla mm, trenera. Jak blisko, bo takie już się też pytania od kibiców pojawiają, jak blisko był trener Legii w grudniu? Pojechał nawet na trener na, na mecz z, z Wisłą Płock. Chyba te rozmowy były dosyć zaawansowane. Sporo chyba też ta bójka autobusowa zmieniła i, i, i gdzieś tam ten pożar musiał być szybko gaszony w, w Warszawie. Powiem tak, na meczu byłem w Płocku, bo tam mam dużo przyjaciół. Tam dwa razy byłem trenerem tam, e, oglądając już z perspektywy tego nowego otoczenia, nowego stadionu. Tam wtedy jeszcze była jedna trybuna mecz z Legią, no to, to, to była fajna sprawa, a druga rzecz, która mnie do tego skłoniła, to podróż do mamy, bo mama tam mieszka w Ciechanowie hmm. 70 kilometrów od, od, od Płocka i mówię, zrobię sobie taki wypad. No i tak się złożyło, że, że, że porozmawialiśmy tam gdzieś na tym meczu i później pojechałem do mamy według planu i za trzy godziny dostaję telefon szybko. Przyjeżdżaj, rozmawiamy, od jutra prowadzi zajęcia. To była konkretna konkretna propozycja i mówię, pewni tego jesteście, bo, bo przecież nie po to odwiedzasz mamę, żeby zaraz po godzinie się zwijać, prawda? Mhm. I wracać. Pewni, Przyjeżdżaj i rozmawiamy od razu, czekamy na ciebie. No i w międzyczasie jak, jak się jechało tym samochodem, no to miał, miał miejsce ten incydent, o którym ja się już dowiedziałem na miejscu, jak tam byłem i, i atmosfera nie była za, za ciekawa i te rozmowy, no Porozmawialiśmy sobie tam z półtorej godziny, ale przełożyliśmy na następny dzień. A następny dzień przyniósł nowe rozwiązania i, i tak to bywa w sporcie, w życiu. I, i od razu byłem w kontakcie z Pawłem Golańskim, dyrektorem Korony i od razu mu przekazałem, tu już jest wszystko po pozamiatane po troszeczkę inaczej, I jestem gotowy, rozmawiamy i dopinamy. E Angaż mojej osoby do, do, do Kies, bo tak się umówiliśmy, że jak tu nie wyjdzie nam, e, mi nie wyjdzie z legią, no to skłonny jestem wrócić. Do pierwszej ligi po tych kilku latach w ekstraklasie i powalczyć o tą ekstraklasę, i całe szczęście, że ta misja się powiodła. Właśnie, chyba nikt z perspektywy czasu, nie wiem czy trener, ale wątpię, nie żałuję, chyba że tak to się potoczyło, że kibice wybili pewne rzeczy z głowy piłkarzom, ale też ostatecznie działaczom i ta, i ta droga znów potoczyła się, się inaczej, ale potoczyła się z happy endem dla korony i dla trenera. Ja ogólnie nie jestem człowiekiem który nie lubi gdybać i żałować czy nie żałować a ja może bym był w Legii i zdobył Puchar Polski i grał teraz w Europie No nie wiesz tego prawda bo taka taka szansa była wtedy jak, jakby jakbym został trenerem i skupiam się na tym co mam teraz do, do wykonania i tak podchodzę a ale trenerze, po CV Jeśli wpisze pan awans z koroną do Ekstraklasy to brzmi dobrze a. Tylko, tylko, tylko dwa lata w ekstraklasie, powiedzmy na, na pozycji tam, nie wiem, 8, 15, 8, 15 to przesada, 8, 12, to jest jednak trochę inaczej. Ceni się trenerów, którzy dokonują konkretów. A taki konkret jak atak z czwartego czy trzeciego nawet piątego miejsca z pierwszej ligi do ekstraklasy udany, no to jest, to, jest, to jest wielki plus. No wielki, z tego się cieszymy, że to się lepiej Lepiej być takim trenerem, trenerem strażakiem, nie, który siedzi i musi gasić pożar w ekstraklasie i utrzymać zespół. To też jest ważne. No, też jest inna rola, tutaj Taka, była absolutnie. inna odpowiedzialność, bo tu musieliśmy w każdym meczu zdobywać trzy punkty i to było też widoczne i nas trochę tak hamowało, a jak bronisz się przed spadkiem, jeszcze masz ty kilka meczyków, no to możesz odważniej gdzieś podejść i, i na większym ludzie chociaż każda sytuacja jest różna i też nie ma co tego porównywać. A jaka tam była perspektywa pracy? Czy tylko jednak wchodziło w grę prowadzenie Legii do końca sezonu, czy była opcja, żeby to było dłużej? Bo, bo też te historie różne, różne wtedy krążyły. Jakie Jakie rozwiązanie wtedy trenerowi zaproponowano? Nie, do końca sezonu to już no. głośno się mówiło, miał Marek Pabrzą przyjść do legi. Zresztą ja też rozmawiałem z Pawłem Tomczykiem, który, który no wcześniej współpracował z Markiem i też został zaangażowany do warszawskiego klubu i klarowna była sytuacja, a życie pokazało, że kto inny teraz jest i, i tak się skończyło. I tak miało być chyba, co? Widocznie tak. Tak, tak, tak. No ta, ta historia w każdym klubie właściwie potoczyła się już inaczej. Ja dzisiaj, dzisiaj trenerem jest Kosta Runiajcz. Długo się w ogóle trener musiał zastanawiać nad tym, żeby wejść jednak do tej samej rzeki. Mam na myśli koronę Kielce. Wiadomo, to kojarzenie Leszka Ojrzeńskiego z bandą Świrów w 2000. 2011-2013, ta, 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 ta korona, która gdzieś działała na, na wyobraźnie. Trzeba było sobie to przeanalizować głębiej, żeby właśnie wejść do tej samej rzeki. Ta sama rzeka, jest takie powiedzenie do, tu na planszy, widać. Nie wiem, czy to widzą telewidzowie. Ja, tak, tak, widzą. Wideo. Wisła Płock, też już wcześniej, prawda? Było wejście do tej samej rzeki i wszyscy się cieszyliśmy, że utrzymaliśmy się w ekstraklasie. I... Podjęta została decyzja o nowym stadionie, i, i to był taki impuls dodatkowy, bo też różnie by mogło to wyglądać z piłką w płocku, i tutaj przede wszystkim chodziły aspekty poziomu. Na którym korona grała. Nie to, że drugi raz się wchodzi, bo, bo też miałem propozycje do innych klubów, z którymi wcześniej pracowałem, czy Arka, czy pod Podbeskidzie, z którymi rozmawiałem o ponownym gdzieś tam przejęciu sterów. I, I tu przede wszystkim gdzieś spowolniało te rozmowy pierwsza liga. Ja wiedziałem, że ta pierwsza liga jest ciężka, ale się przekonałem i teraz już mogę powiedzieć, że nie wiedziałem, że aż tak ciężka. Jednak to jest prawda i ta opinia, że to jest styl życia, że to jest jakieś specyficzne rozgrywki, chociaż ktoś jak z boku spojrzał, że no to takich dużych różnic nie ma i tak mi się wydawało, ale od środka to wyglądało naprawdę tak, że no na każdym zęby możesz połamać i to solidnie i, i, i trzeba tam się umiejętnie poruszać. I to było największym takim dla mnie, że tak powiem, znakiem zapytania. Druga sprawa była taka, że... Zawsze w, w, z tyłu głowy się przywiera co będzie jak się na przykład nie uda bo nie znasz pewnych rzeczy nie masz tak samo dużego wpływu bo przychodzisz nie na początku sezonu gdzie jest większe spektrum zawodników których możesz pozyskać tylko w trakcie w trakcie sezonu i musisz gonić bo to też różnie może być nie wszystko od ciebie zależy ale z drugiej strony trzeba odważnie podchodzić do życia i też determinacja ludzi z którymi rozmawiałem i też całego środowiska i kibiców i przyjaciół których mam w Kielcach spowodowała to że jak tak wszyscy namawiają na Mawiają, no to. No to jestem za, podpisuję, <laughs> jestem, jestem za, a życie wszystko zweryfikuje i, i przekonaliśmy się o tym, że trzeba było dogrywki. całe grywki, że tych karnych nie było, bo to już jest większa loteria i te baraże i ten sezon wykreował wielkiego bohatera Jacka Kiełba, który, który swoje bramki te dwie strzelił, kiedy wrócił do zdrowia po bardzo ciężkiej kontuzji i jakąś tam kartę historii ta drużyna zapisała. Tak sobie wczoraj oglądałem kulisy jeszcze właśnie tego meczu finałowego. To chyba tak jest, że odkąd wprowadzono baraże, to też ten awans przez baraże, to ma taki dodatkowy smaczek. Oczywiście wy z perspektywy tego grania awans pewnie tego nie chcieliście, no bo jednak lepiej zająć drugie czy pierwsze miejsce, już mieć święty spokój, ale z drugiej strony jak się awansuje przez baraże, to, to tworzy się chyba jakaś taka dodatkowa historia, bo też kojarzę jak to wyglądało kilka dni przed tym finałowym meczem z Chrobrym, tak? To w Kielcach chyba było takie ogromne zaangażowanie całej społeczności Korony przed tym finałem, szczególnie kiedy okazało się, że, że będziecie grać u siebie, tak? Bo bo gdyby Arka nie, nie przegrała, no to, to wtedy gralibyście wyjazd z, z Arką. I to chyba stworzyło też taką dodatkową jeszcze atmosferę, że wszyscy w Kielcach w zasadzie się zjednoczyli, żeby korona awansowała wreszcie przez pełen stadion, bo to też nie była norma chyba w ostatnich latach w Kielcach. Dosyć niskie ceny biletów chyba były na, na ten finał, żeby jak najwięcej ludzi przyszło i, i właśnie stworzyło taką... Ja wspominałem Maciejku, trenerowi przed programem, że... Kibic w Kibic w, w Kielcach ma wiesz, do wyboru piłkę ręczną na najwyższym poziomie i piłkę nożną na trochę niższym. No i tutaj mamy Ligę Mistrzów, mamy światowe gwiazdy, więc a nawet ktoś powiedział, że, że obywatela jednego Kielc nie stać na to, żeby pójść i na piłkę ręczną, i na nożną w jednym tygodniu, więc więc może to jest stąd ta mobilizacja w ostatnich dniach, pełny stadion, bo to jeden z jedna, naj, najnowocześniejszych stadionów, jakie powstały w Polsce, w 2005 nie wiem, czy nie pierwszy, pierwszy w Koronie, pierwszy, pierwszy, pierwszy taki, taki nowoczesny. rzeczywiście nowoczesny, nie musieliśmy się wstydzić w Europie z tego stadionu i, i potem stojący taki pustkami na wielu meczach Korony, no, złe wrażenie, może te pięć, sześć tysięcy poszło na ale Legionów, tak? Jest ta hala chyba tak. piłki ręcznej I, i to, to, to jest też jakiś problem dla może nie dla klubu, ale, ale, ale jakiś jest, no bo trzeba się dzielić tym tortem, a ten tort nie jest za bogaty, jeśli chodzi o, o, o sport reklamowy w Kielcach, czy w ogóle sport. To kwestia też jest, kiełba chyba też taka piękna a, no. historia, bo to jest mało jest taki w Polsce, którzy są związani w pewien sposób z jednym klubem, a tu jeszcze taka nagroda, jeśli chodzi o tego gola, który dał awans, więc no, taka historia przy której każdy się uśmiecha na borze, poza kibicami. dobrego no, głodu, bo, tak. bo ich to pewnie jakoś tam nie, nie zachwyciło, ale, ale wszyscy pozostali chyba muszą to... Do... Ja, ja chciał wrócić do Trener, trener mówił o tym. I to tak się wtrącej dobry prezent na pięćdziesiątkę. bo to, dosłownie to jest fantastycznie, dni, fantastycznie. dwa Fantastyczny dni, dwa dni przed chyba pięćdziesiątką, prawda? Albo trzy. Tak, tak, tak. Ale mecz był, mecz był rewelacyjny, jeden z lepszych chyba w tym półroczu, jaki ja, jak, trzeba jak się można ukłonić było... tym, którzy wymyślili tak. że to jest fantastyczny pomysł. Tak, tak. I ten mecz miał praktycznie wszystko, tą dramaturgię Ja jeszcze wrócę do, do pierwszej ligi. Mówił trener o tym, o ciężkim przebiegu, o tym o wielkiej konkurencji, że to nie jest łatwo. Jak pan widzi dzisiaj tych, którzy muszą grać pierwsze ligi Wisłę, Górnik Łęczna i tak dalej? Wiadomo, że trzeba ich przestrzegać, ale są wielkie nadzieje. No zawsze Wisła, wielka firma, która do końca myślała, że nie spadnie, jednak to zdarzyło się, co się zdarzyło. Myśli się o automatycznym powrocie za rok. No, tak chcą kibice i klub, ale te właśnie ale. Ale i bardzo trudne zadanie przed Wisłą bo tu Łęczna to niedawno grała w pierwszej lidze poruszała to tak, to się już. i tam jakby dalej zajrzeć to też i przez drugą ligę przychodziła, i tutaj tutaj to znają te reali ale Wisła na pewno cel najważniejszy to jest powrót i to i to wiemy że w tym sezonie i ciężki mecz z tego co pamiętam u siebie z Cracovią zaczynają to takie derby, derby. można powiedzieć w pierwszej jest bliżej w z Krakowią niż z Wisłą tak, tak w i będzie będzie naprawdę ciężko i tutaj każdy mecz wiadomo, jest inny, ale, ale z każdym musisz wybiegać. Czasami jest piłka bezpośrednia, czasami więcej jest taktyki, ale, ale ci chłopcy na pierwszoligowych boiskach no, są naprawdę twardo grający. Zresztą z zawodnikami, którzy z ekstraklasy zeszli do pierwszej ligi i od razu gdzieś tam jakieś rozmowy się przeprowadzało, no to inny świat dla nich. No, to czeka na piłkę, tu dwóch mu skacze, skacze na plecy, a w ekstraklasie są mecze, gdzie masz więcej miejsca, jest większa Kultura może gry, a tutaj bije albo zabij. I, i, I tak to czasami wygląda, ale poziom sportowy też jest też jest wysoki, dlatego nie tylko piłka fizyczna, ale też wiemy, że coraz lepsi zawodnicy są, coraz też lepsze kluby, i tych klubów do awansu jest zawsze 8-10 i w tym sezonie jeszcze lepiej to może wyglądać jak w, te, jak w tym poprzednim Pamiętajmy, Termalika, która tak, też, też ta jest. Końcówka zresztą pokazała. Jak widzę w Zarką właściwie potykał się. Przed samą metą i nie wiadomo było, kto wpadnie na. To nie po raz drugim, pierwszy tak było w pierwszej że tak, te zespoły, miejscu. które grają o awans, bo trener też trochę tego doświadczył, to jest kwestia presji jakiejś tego, że jednak Ale jest Ale zwróć uwagę, na... jest te ostatnie mecze rozegrać bardziej spokojnie? czy, 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 czy Powiem tak, że niektóre właśnie... grają o awans i są firmami, tak nazwijmy, jak widzę na przykład. No widzę teraz w tym półroczu cztery bodajże mecze u siebie przegrał. 15 tysięcy ludzi przychodzi, jesteś faworytem, a drużyna, która gra i jest dobrze przygotowana, bo to nie są chłopcy z lasu gdzieś tam wzięci, tylko to też są piłkarze z jakimś bagażem doświadczeń. Oni grają nie na 100%, tylko na 130 i zazwyczaj grają najlepsze mecze przeciwko takim drużynom jak Widzew, okay. Korona, Arka i te mecze są mega trudne. Potem po tych meczach gdzieś mają inne mecze z innymi, może mniej medialnymi, czy słabszymi to umówmy się, drużynami no i różnie to wygląda, ale Zawsze na, na te największe firmy drużyny się spinają, bo je na to stać i te mecze są naprawdę dramatyczne i często ci faworyci tracą punkty. Wracając jeszcze do Wisły, Jurek Brzęczek, to nie, nie chciałbym wywoływać jakieś traumy i wspomnień, ale z GKS-em Katowice bił się o tę ekstraklasę bezskutecznie. To pokazuje też, że, że może no być doświadczonym trenerem i... Potężna dramaturgia, bo, bo właściwie tak. ten gol stracony w ostatniej minucie, tak? Jeśli się nie mylę, wyeliminował GKS Katowice z tej walki o, o Ale ja To avans, gdzieś wy, wyrzucić z głowy jak, i... Jak, nie, jak... ty mówisz chyba o spadku wtedy GKS-u. O... O utrzymanie, tak, walczył tak, i tak. Ten bramka tak, przez tak, bramkarza. Faktycznie tak. bramka bramkarza. Już też mi się zatarły te, te sezony ale pierwsza liga jest trudna faktycznie do wygrzebania. Śpiączka Deja balić Trojak Szulc na razie. To są te transfery. Za chwilę pewnie też Żrągowski. Z tych zawodników, z którego trener jest najbardziej zadowolony. Trochę biliście się o, o Śpiączkę z, z Widzewem. Ta, ten pojedynek został wygrany, więc ten transfer był taki kluczowy dla, dla trenera w kontekście sezonu. Każdy transfer dla mnie jest kluczowy. Ja wierzę w każdego zawodnika i nawet ci, którzy na obecną chwilę są tam na 20. pozycji, tak to możemy nazwać, z nimi trzeba jeszcze więcej pracować, bo, bo różnie może się to ułożyć, a ze zdrowej rywalizacji może coś dobrego wyniknąć i nieraz było tak, że transfer. No to jak jestem w koronie i mamy dzisiaj taką rocznicę, to, to będę przykłady dawał z korony swojej wcześniejszej pracy. Eee, też transferowaliśmy. Gołębiewskiego z Polonii, który też dostał powołanie od Leo Benhakera, który był napastnikiem, który w Polonii chyba 6 czy 8 bramek zdobył i w pierwszym meczu na wiosnę ciężko miał się zaklimatyzować, dostosować do pewnych rzeczy i postawiliśmy na zawodnika z trzeciej ligi napastnika Jamroza, który w meczu z Jagiellonią tym właśnie w debiucie strzelił nam dwie bramki 2-0 wygraliśmy. Transfery jak najbardziej jesteśmy z tego zadowoleni, ale to nie znaczy, że oni wyjdą i będą grać od pierwszej minuty, tylko muszą na to zapracować, bo też inni pracują i pokazują się z dobrej strony. I tak jak wspomniałem, ta rywalizacja liczę, że może nas zespół gdzieś tam wynieść, żebyśmy w następnym sezonie, a w następnym roku jest 50 lat istnienia korony, wszyscy się cieszyli, i, i no, teraz trzeba zacisnąć zęby, zawinąć rękawy do pracy i pracować rzetelnie, mądrze, bo, bo na pewno, tak jak mówię, no nie wszyscy będą zadowoleni, bo może grać tylko 11, 20, może być w kadrze, a jak kadra jest liczna, też niektórzy są na trybunach, i, i tu umiejętnie trzeba się poruszać. My i tak mamy łatwiej w stosunku do tych. Trzy sezony temu, cztery, gdzie były trzy zmiany, bo te pięć zmian też ci ułatwia, prawda, gdzieś tam plan taktyczny czy strategię na dany, dany mecz i, i zobaczymy. No spokojnie do tego podchodzimy, a z tych transferów na pewno jesteśmy zadowoleni, no ale każdy z tych zawodników jest trochę na innym poziomie, bo nie przyszli w jednym, na jednym etapie i na jednym poziomie gdzieś tam wytrenowania, ale to już nasza w tym rola, żeby, żeby byli gdzieś tam i. i, i żebyśmy się z, z nich cieszyli. Nie ja zobaczyłem, że hmm? się bardzo Śpiączka pojawił. To od razu sobie sprawdziłem, kto był najlepszym strzelcem w pierwszej lidze. To był Jakub Łukowski. I on, 9 goli, czyli to nie jest jednak taki wynik powiedzmy dla drużyny, która awansuje, jakiś taki bardzo e, duży. Więc pewnie ten, ta kwestia napastnika była istotna w kontekście e, rywalizacji w ekstraklasie, bo jednak e, Śpiączka 11 goli w, w drużynie, tak. która spadła, więc jest to. I przy okazji chyba też taki dobry charakter do tej drużyny, bo też kilka rozmów sobie z nim przeczytałem i, i widać, że to jest taki Taki chłopak, który naprawdę e, ceni sobie też nie tylko pieniądze, jak sam mówił, ale też pewne wartości, to jak to jak się w klubie czuje i jaka jest atmosfera. I chyba też tym koronę tutaj go e, skusiła. A jeśli chodzi o bali ciatronerze? że albo świążkę śpiączkę ja ściągnąłem do Ekstraklasy klasy, u mnie debiutował, A, do podbeskidzia to synek, tak. to synek może nie, albo niech będzie kronom kr <grym> Na razie go tam muszę troszeczkę przestawić na inne tory, ale ale spokojnie. Razem, razem już i wtedy jako zmiennik sześć bramek w swoim debiutującym sezonie w Ekstraklasie zdobył, to potrafi strzelać bramki. Teraz jest na innym poziomie, bo ten bagaż doświadczeń jest większy, no ale tutaj musimy szybko go wkomponować, bo też trochę inaczej ta gra wyglądała w Łęcznej. my trochę na co innego chcemy też postawić, i tutaj właśnie te etapy takie są, że szybko trzeba się gdzieś. Ale było tak, dotrzeć. że się gole w pierwszej lizy mocno rozkładały po, po całej Tak, listy. tak, dokładnie. Bo i Błanik i frontczak, i na ostatni ostatnim etapie przecież też wiemy Jacek i nie tylko ta bramka decydująca ale też wcześniej w ostatniej minucie doliczonego przewrotka. czasu przewrotka No to też na pewno zostanie gdzieś tam bo w takie bramki rzadko się strzela i cieszyliśmy się z tego bo w tej akcji właśnie po przewrotce ostatnie podania przed tą bramką pięć podań wykonali ludzie którzy weszli na boisku to też cieszy gdzieś tam trenerów prawda że te zmiany przyczyniają się i ta rywalizacja do tego że drużyna wygrywa i Chcemy iść podobnym tropem, i ci, co będą strzelać, asystować, wykonywać pewne zadania, no będą, będą grać. Też kibice o to pytają. Transferowa bomba gdzieś to się przewijało w ostatnich tygodniach to jest coś na rzeczy jeszcze oprócz Krzelągorskiego kogo możecie sprowadzić na, na, nie wiem, na, na ostatnie dni tutaj przed startem ekstraklasy? Wszystko się może zdarzyć, ale to trochę zostało przekręcone, ja powiedziałem o niespodziance, potem, potem gdzieś tam coś dodano, no, aż co w końcu wyszła, no wyszła bomba ta, tak. bomba, ale nie, nie, w te, na, tamto, na tamten okres myślałem o Szelągowskim, bo to niespodzianka była, że wraca do nas i to było przed meczem z Radomiakiem u siebie na głównej pójdzie. Myślałem, że już będzie naszym zawodnikiem i tam zadebiutuje w naszych barwach po tym powrocie. Debiut to może za duże słowo, ale ale tam go kibice zobaczą. No to zawsze była jakaś niespodzianka, prawda, z Rakowa, chłopak przychodzi, kielczanin i, i, i będzie do naszej dyspozycji, no ale przerodziło się to w bombę. Tak, tak, ale bywa, ale tak zobaczymy. Jak ocenić lągowskiego w, w Rakowie? to nie dał rady, bo wraca, potrzebuje jeszcze ogrania w drużynie, gdzie będziemy miał pewniejsze miejsce, jak, jak pan na to patrzy? różnie no ostatnio był w warcie miał problemy no to te, gdzieś tam zdrowotne w Rakowie ci młodzi zawodnicy, gdzieś muszą szybko dostosować się do pewnych realiów, do stylu boku. dawać siebie, tak, wszystko nie zawsze są na to na to gotowi i tutaj tutaj na pewno miał z tym gdzieś tam problemy. On jest zawodnikiem, który lubi grać do przodu, no ale tam też trzeba i bronić i przesuwać, no wczoraj to widzieliśmy, ile kilometrów drużyna Rakowa zrobiła i boks to boks. i też to jest lekcja poglądowa dla innych drużyn, że drużyna wygrywa Chociaż mają tam indywidualności, ale, ale Lopez też biegał od jednego do drugiego, i, i to wszystko się składa potem na, na końcowy wynik. I, i tutaj, tutaj poczekajmy, zobaczymy, jak będzie, bo tu jeszcze wcześniej balić też właśnie, doszedł no. doświadczony, jak bo to było pytanie, i może zagrać na trzech pozycjach, no i, i to dla nas też jest bardzo ważne, bo, bo też w trakcie meczu możemy pewne rzeczy gdzieś zmieniać i taki zawodnik, jak jest doświadczony, i, i, i może czy tą lewą stronę, czy lewego stopera, czy w dwójce, czy w trójce, czy, czy lewego obrońcę zagrać, no to, to z tego się cieszymy, że do nas dołączył. Chcieliśmy go już wcześniej, ale Zagłębie go nie puściło, bo tam miał zadanie do wykonania i, i bronili się, e, można powiedzieć, do końca, prawda, o ten ligowy, ligowy byt. Teraz, teraz na pewno to doświadczenie gdzieś tam się nam przyda. Zresztą z nim jest taka historia, że jak ja byłem... W, jeszcze innym klubie to też go już chciałem oglądałem go jakby grał w reprezentacji Czarnogóry i, hmm. i, i, i to było bodajże 6 czy 7 lat temu no ale trafił wtedy do, do Zagłębia Lubin. Tak to widać, że tutaj macie też sporo taki pakiet doświadczenia, no bo jest frontczak, malarczyk, kieł, teraz dochodzi Balić, Śpiączka, że jednak trzeba mieć też w ekstraklasie takich zawodników, którzy no wiedzą z czym się już ten chleb je. No myślę, że tak, chociaż nie ma reguły, bo kiedyś jak też parę lat wstecz wrócimy, to górnik Zabrze, co wypromował tą młodzież, no to tam byli też doświadczeni, ale ci młodzi się wypromowali, prawda, i pokazali się z jak najlepszej strony i to była wielka niespodzianka naszej ekstraklasy, przecież oni wtedy miejsce pucharowe mieli, prawda. I Kondzior, Kurzaba, Żurkowski i tam można jeszcze wymienić, no wiadomo, też było kilku doświadczonych, ale tam, ale ta, 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 ta młodzież dawała radę, wybieganiem, zaangażowaniem, bo oni najwięcej biegali i też mądrze biegali, bo biegać bez sensu to, 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 to nie zawsze się przykłada na, na wynik. Tak jest, a propos młodzieży, zdanie trenera, a propos przepisu o młodzieżowcu. On został teraz zmodyfikowany. Nie będzie trzeba trzymać tego zawodnika 2001 i młodszego na boisku przez cały czas. Trzeba wypełnić limit 3000 minut. Na jedno spotkanie można zebrać powiedzmy 270 minut, więc na przykład trzech młodzieżowców po 90 minut. Księgowego może, do sztabu, tam Ci może, może Matematyka, zagrać. statystyka, no tak. księgowego. Tak, tak. I są oczywiście zadanie, wypełnianie, limitów kary tak 3 miliony złotych to jest ta kara maksymalna jak wy panowie to widzicie jak trener to przede wszystkim widzi bo będzie musiał tam z notesikiem sobie te liczby gdzieś liczyć ja z notysikiem, a prezes jeszcze bardziej będzie z tyłu naciskał, i jak będzie ta groźba tej kary, no to przecież mogą cię zwolnić, prawda? Bo, bo też tak. aspekty finansowe mają też wpływ jeszcze zależy, którą pozycję będziesz zajmował. Bo jakbyś się bił może o Mistrza czy o Puchary, to no może można sobie powiedzą, odpuścić. dobra, kalkulujemy więcej zarobimy, prawda? Ale, ale nie ja od początku wprowadzenia tego przepisu byłem na nie, bo, bo to było za darmo dawanie gdzieś tam miejsca tym młodym zawodnikom, i tak jak powiedziałem, że na przykłady będę dawał na koronie, no wtedy... Mówimy o charakterze, banda świrów, wtedy angielski nie miał 17 lat, a, ja, a umie zadebiutował na Lechu. Nie było przepisu młodzieżowca. Cebula nie miał 18 lat i grał, umie tak samo pierwsze minuty. I to są zawodnicy, którzy jak są dobrzy, jak trener widzi, że ma takich, no to nie trzeba przepisu młodzieżowca. I oni sami wywalczyli, i teraz widzimy, że no szkoda Cebuli, że jakaś tam kontuzja mu się przyplątała i z tego nie może gdzieś wyjść, no ale to ich też hartuje, a niektórych rozpieszczamy za bardzo, no podamy też przykłady, którzy skorzystali z tego przepisu, no ale weźmy wszystkich młodzieżowców w kadrze, w każdej drużynie, czterech, pięciu, sześciu, no i kilku tam wypłynęło, ok, no ale większość gdzieś się zatraciła i, i ten przepis też rozleniwia i, i wiemy, że za tym też idą i pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Teraz... Po tej zmianie dla mnie większe szanse mają drużyny bogatsze, drużyny, które, które walczą o, o, o trofea, od razu gdzieś się nastawiają i wtedy, wtedy mogą gdzieś tam albo skorzystać, albo nie. Ale takie biedniejsze, które gdzieś patrzą na pieniądze, no to muszą iść i, i myśleć o tym przepisie tak samo poważnie. A druga sprawa są nierówne szanse, bo przypuśćmy, że drużyna, która osiągnie cel na ostatnie mecze. Może wystawiać czy dobijać tych trzech młodzieżowców, a nie zawsze to będzie przekładało się na jakość. Ty gra z drużyną, która wcześniej gdzieś o coś walczy i wystawia bez młodzieżowca najlepszych zawodników. Następna drużyna, z którą ty realizujesz jakiś cel, trafi na ten zespół, który już zrealizował ten cel i te szanse nie są takie, takie naprawdę równe, bo wtedy się patrzy na aspekt finansowy, a nie sportowy. I, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to teraz można tak sobie to rozkładać i, i gdybać i niektórzy są zadowoleni, niektórzy. niektórzy mniej dla mnie równe szanse by były jak już mamy ten przepis żebyśmy wprowadzili że zawsze musi te 90 minut ten młodzieżowiec grać i, i, i wtedy też niektórzy stracą bo może ten lepszy młodzieżowiec mieć kontuzję i potem następny jest inny no ale po to musimy szkolić młodzież w akademii po to ten przepis jest żeby nie bazować na jednym czy na dwóch tylko w każdej drużynie żeby było solidnych pięciu sześciu młodzieżowców jakby nie patrzeć trener musi mieć dodatkowe wtajemniczenie tak te, te kalkulacje ile minut młodzieżowiec ja myślę że to trzeba wprowadzić jakiś przepis na szkole trenerów, tam w białej podlaski przy UEFA Pro, żeby, żeby umiał dysponować młodzieżowcami. i tak dobrze się. Tak, tak. Mam wrażenie, że. i przewidywać jeszcze przewidzywać, tak jest. Zrezygnować, ale nie bardzo chciałem z tego zrezygnować, ale też ta pierwotna formuła nie bardzo To pewno wy, wygaśnie to Maciek w ciągu ale... paru następnych sezonów. tak myślę. Ale, ale mam wrażenie, że, że, że chyba bo to na rok teraz tak naprawdę. Tak, to, na to rok, też tam. pokazuje, że za rok znowu będzie powrót do tej dyskusji. Czyli to nie jest dobry przepis, uważamy, że fajnie coś wymyśliliśmy i tendencja Wygaszania tego przepisu, wygaszania. Tak, tak ale ktoś tutaj chyba bał się podjąć tak, takiej radykalnej tak. decyzji. Widać zresztą, jak długo trwały te konsultacje. Tydzień przed ligą dopiero tak. mamy ustalone. To, make, te to były zobowiązania wyborcze trochę nowego oczywiście, prezesa. Nowego oczywiście, ale gdzieś zarządu. tutaj zarząd trochę chował tak, głowę. głowę w piasek. Ostatecznie jest ten To jest poważne, że na tydzień konsensus. przed ligą, tak naprawdę nie wiesz, jaki przepis będzie, A to jest jednak istotne w kontekście z, ale jedyn, z, ładu, z tak. transferów. No to e, równie dobrze mogły kluby robić transfery miesiąc temu w, Zakładając, że przepis będzie wyglądał zupełnie... Transfery są tak. ciekawe w ostatnich godzinach, przecież wiesz Maciek, no, co to dwa miesiące wcześniej zrobić transferem? Nie, ale pełna, pełna, pełna zgoda. Twoim zdaniem powinien już po prostu być zniesiony? Myślę, że możesz przede wszystkim coś oceniać, kiedy wprowadzisz na, na parę lat i nie, cały czas przy tym nie kombinujesz, więc albo by się tego należało utrzymać, albo z tego zrezygnować. A to jest, mam wrażenie, że, że no właśnie takie powolne wygaszanie, ale jednak nie chcemy jeszcze tego zabrać, więc teraz wprowadźmy coś pośredniego, ale to liczenie minut... To też o czym trener wspomina czyli, że na przykład na koniec sezonu ktoś może chcieć dobijać, bo już on nic nie gra, e, tak, więc... a jednocześnie ktoś patrzeć również na miejsca w tabeli i okej, okay, to nam się bardziej opłaca, nie wiem, no, zajęcie się. patrzeć, dwóch czy na przykład między wyżej. dziewiątym a siódmym miejscem. Dokładnie, jest więc dobra mamy, dobrań olewamy, olewamy, niż... gramy na maksa, tak? Oczywiście ja więc... będzie musiał zarząd się, spotykać Absolutnie. z radą nadzorczą i wtedy będą debatować. Musiał musiał ustalać, tak. Strategię ustalać. <laughs> Dokładnie. Rąk 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 czy olewamy pół kartki na karę, a jednak przeskoczymy wyżej w tabeli. W kolejki zawsze powinna będzie taka dodatkowa tabela, kto? Ile minut? Wypełnił Ale tak, no, żebyś wiedział, bo to jest ważne, że. Żeby... Kierownicy drużyny na pewno będą no mieli z kalkulatorami yy, Będą liczyć kartki to i, i odpowie taki kierownik, że jak źle policzę kartki, może być walkover, to ja jeszcze źle policzę minuty, to mogą być pieniądze, no więc. Tak. Yy... Ciekawy case, ciekawy przypadek, trener, syn Kuba Ojrzeński, wypożyczony do Radomiaka. Tutaj synowi trener doradzał czy miał pełną dowolność, żeby akurat wybrać Radomiaka, a nie Koronę na, na przykład. Jakie to będzie uczucie w ogóle mieć syna w Ekstraklasie, być może w bramce przeciwko swojej ekipie? Doradzałem, bo, bo, bo gdzieś tam Głośno się mówiło, że Radomiak będzie stawiał dalej na młodzieżowca i, i, i tu Kuba musiał być wypożyczony, bo tak uzgodniliśmy z Liverpoolem, że, że następne wypożyczenie będziemy szukać. Oczywiście miało to być w Anglii, ale jak była taka okazja, że klub pierwszy, przepraszam, ekstraklasowy szuka młodzieżowca, druga sprawa, już wcześniej było powiedziane, że będzie rywalizował z chłopakami, których zna, z którymi już trenował i, i, i dobrze to wyglądało w przeszłości, no to zdecydował się na powrót na, wypożyczony jest na na rok, prywalizacja jest tam ostra, wczoraj byłem, zobaczyłem, bo grali mecz e, sparingowy I, i każdy z tych bramkarzy, bo tam było czterech, bo jeszcze jest ten zawodnik Majchrowicz, który, który jeszcze angażu nie dostał do nowego klubu i każdy zagrał po 45 minut i zobaczymy, jak to będzie w pierwszym meczu za tydzień, jak następna, następne kolejki będą wyglądać, no my z nimi dopiero gramy w siódmej kolejce w Radomiu i bardzo dziwne uczucie, bo już tego doświadczyłem w meczu kontrolnym, gdzie, gdzie Kuba bronił właśnie w drugiej połowie i tam debiutował w barwach Radomiaka i. Coś, 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 takiego dziwnego, że jesteś ze swoją drużyną, atakują, ja suną na bramkę, a potem patrzysz i widzisz swojego młodego tam w bramce. Jest i mówisz temu, strzelaj po tak, w lewy. Tak. Nie no, wiadomo, tam gdzie pracujesz jesteś, ale serce ci trochę też bije inaczej i patrzysz, czy dobrze ustawiony, czy nie da plamy, prawda, czy, czy spisze się dobrze i tyle, no na to się zdecydowaliśmy. A jeśli chodzi o aspekt korony, też miałem takie propozycję, żeby go ściągnąć, ale to by było jeszcze bardziej dziwne i wiemy, też szatnia różnie by mogła reagować, on też by czuł ten, byście mieli ten ciężar. Jak w piłce ręcznej, jak trener Dujsze ja też powiem, ma tak. swojego syna. Na, na no bądź. ma trochę, to właśnie też taki argument gdzieś był, że wiesz, tak samo jest w piłce ręcznej, że tu yy, nie ma takiego dużego problemu, ale nie, piłka nożna jest całkowicie inną dyscypliną i, i jeszcze na pozycji bramkarza, jak masz młodego chłopaka, to jest inny ciężar gatunkowy, jeszcze większy hejt jest, ale i, tak jest dalej, dodatkowe... i tak dalej i tak dalej. Ale popatrzył na wypożyczenie. Do... Maciek, Maciek, jest dodatkowa historia. Kielce grają z Radomiem. No i nie muszę jeszcze tłumaczyć. Tu, jeszcze to dochodzi jest taka wojenka, gdzie tak. na pewno ciekawie będzie, ale na razie my mamy Legię i, i, i on ma też mieć Legnica i walczy o, o to, żeby być jedynką, prawda, i ta walka pewnie będzie do końca. Ale to. Pytanie, które wyszło od Maćka. Jak w ogóle Liverpool patrzył na tę sytuację radomiak, Ekstraklasa, Okej, okay, poziom najwyższy, ale, ale też często kluby angielskie kluby niechętne. bardzo lubią, tak? wypożyczać u siebie, tak? Jakiegoś jest... Liguan na przykład? Tak. Czy, czy gdzieś na taki poziom? Trzeba było czekać. Klubu nie, nie było z Likwan, bo tam też jest taka rywalizacja. Tam naprawdę trzeba mieć szczęście, że młody bramkarz gdzieś tam od razu złapał angaża A chodziło przede wszystkim Liverpoolowi, żeby miał bardzo duże szanse na, na grę, bo, 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 bo taka jest ścieżka rozwoju. I, i tutaj przy, przekonaliśmy, że no wszystko w jego gdzieś tam umiejętnościach, bo tych chłopaków zna, był, był na pewnym etapie dwa lata temu lepszy od nich, bo on był tym bramkarzem i w reprezentacji, czy, czy jak, jak tam wcześniej z nimi trenował i wszystko od niego zależy wiadomo, że najpóźniej doszedł do drużyny to, to, to też trochę tam pewne rzeczy może spowolniło i bo był na zgrupowaniu reprezentacji i miał tydzień dłużej urlop bo to też musiał po tym sezonie gdzieś tam odpocząć i Liverpool się zdecydował chociaż mówili, że właśnie poczekajmy może jeszcze kilka tygodni i tam czyli kto czyli Kwan jakiś klub na pewno będzie poszukiwał bo tam przecież tak naprawdę robota dopiero Teraz się zaczyna u nas liga, a u nich dopiero gdzieś tam przygotowania i poważne rozglądanie za transferami. Y jak w ogóle globalnie bym powiedział, patrzycie na tę te, na te karierę w, w Liverpoolu? Jednak tam się trudno przebić młodemu bramkarzowi. Wiadomo, że Salis, on nietykalny pewnie jeszcze przez dobrych kilka lat, ale też trochę Kamil Grabara się przekonał, że tam no jednak trzeba było w pewnym momencie może odpuścić to jest złe słowo pójść po prostu inną drogą. I ta droga na, dla niego też, jak widać, jest udana, no bo trafił do reprezentacji Polski, zdobył Mistrzostwo Danii. Tomek, Tomek ale jest ta emisja może, może nie szynela, że w Anglii bramkarzy <coughs> trenuje się średnio. No. Jak, jak się porozmawia nawet z naszymi reprezentacyjnymi bramkarzami, Od wiadomo. ostatnio ostatnio ta, ta, ta ekipa bramkarzy angielskich mimo... Nie, nie, nie mówię, że pod, troszeczkę pociągnęła, ale pogląd taki był. Nie wiem, czy, czy trener się z tym zgadza, czy nie. No głupio mówić. Że... że... Tak. Powiem tak, no rozmawialiśmy z Liverpoolem i Liverpool nalegał, jak Kuba miał 16 albo 15 lat, żeby, bo chyba od 15 roku życia można było już podpisywać, i powiedzieliśmy, że nie, spokojnie, jeszcze rok poczekamy, zobaczymy, jak to będzie. I byliśmy wtedy pierwszy raz na testach. Potem pojechaliśmy drugi raz po roku, właśnie. No i dalej, dalej były naciski, już za pierwszym razem wystawili nam, że tak powiem, Jurgena Klopa i mieliśmy spotkanie i namawianie właśnie, że tu fajnie będzie przyjęty. Rok starszy jak Kuba pojechał, no to wiadomo, że też ten roku młodego człowieka dużo, dużo gdzieś daje i zmężniał i trenował z jedynką już i, i, i od razu deklarowano nam, że, że będzie w kadrze jedynki, pojedzie, zresztą pojechał na dwa obozy przygotowawcze. No to chłopak, który jest młody, który wie, że może trafić do najlepszego klubu, czy jednego z najlepszych na świecie, gdzie jeszcze jest kibicem Liverpoolu, gdzie klub, że, gdzie trener Bramkarzy główny namawia go, że opieką go obejmie i tak dalej, i tak no. dalej. No to ciężko naprawdę odmówić w takiej sytuacji i każdy ma swoje marzenia, swoje gdzieś tam wyobrażenia, że zaraz może gdzieś dojść. Wiadomo, że wtedy Alison się pojawił za drugim razem albo za pierwszym już nie pamiętam, bo, 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 bo tak to wyglądało. No i wszystko w jego... Rękach, nogach, no i żeby to była sama akademia, to na pewnośmy się nie zdecydowali, ale to było pod kątem od razu treningów z jedynką i tak się, tak się zaczęło. Potem życie pewne rzeczy gdzieś tam zweryfikowało, bo, bo, bo ci bramkarze gdzieś tam zostawali w kadrze. Przecież miałeś miał iść na wypożyczenie, w końcu został, potem gdzieś błysnął, no jak to w sporcie czasami jest i, i nie to, co planujesz, nie zawsze się realizuje. Potem jeszcze młody bramkarz z Brazylii doszedł, potem jeszcze teraz mają trzech trenerów bramkarzy, bo ta Farel jeszcze do. Łony. No, mieli sześciu bramkarzy na zajęciach czasami. No, tam jest naprawdę jest e, sytuacja dy, dynamiczna i dlatego ci młodzi bramkarze e, no, mają ciężko. Tak jak Kamil no, musiał iść na wypożyczenie, tak jak Kuba. Teraz jest e, Fabian Mrozek, też młody bramkarz. Teraz chyba też pojechał na, na zgrupowanie z jedynką gdzieś. E, dają szansę gdzieś każdemu, wierzą w każdego zawodnika i tylko zależy od tych zawodników. Jak ta kariera się rozwinie, jednym łatwiej, szybciej. Przez Gulasz i też przechodził przez Akademię Liverpoolu, też był ściągnięty i też tam mu się nie udawało, i szukał szczęścia gdzie, gdzie indziej. No, jak trafisz do wielkiego klubu, masz ciężko się gdzieś przebić. Naprawdę musi to być sytuacja taka, że wykorzystać swoje 5 minut, bo nie zawsze to, co pokazujesz na treningach, przekłada się na, na to, że stoisz na bramce, bo czasami ta pozycja, prawda, czy umiejętności, czy doświadczenia powodują to, że, że, że jest odmienna sytuacja. I i tyle w temacie. A, ale Też szczęście, bo, trzeba, bo pamiętam jak Keller wchodził do, do bramki, bo to też była chyba kwestia jakiegoś urazu Alisona, czy nawet jeszcze lata temu Wojciech Szczęsny w Arsenalu. To też przecież, on wtedy z numerem 53 grał. Tak. Też kwestia kontuzji i już potem no, wszedł i został. Ale no, Kuba też... na jednym meczu Premier League był na ławce, jako drugi bramkarz. I co by było na przykład, jak Piedrych no tak, gdzieś tam schodzi i to już się zaczyna jak, jakaś historia, albo wykorzystujesz, albo nie. Trzeba trochę szczęście. wycofać te nasze Częście... opinie angielskich bramkarzy, bo Liverpool jest bardziej europejski niż angielski. No. Chyba Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański strasznie narzekali. No do właśnie, trenerów, do nich, się, do nich się odwołuje, tak, tak. tak, tak, no, bo tak, bo tak. Tam jest Tafarel, tak? Chyba. Tu trenerem jest Holender, jest John no. Achtenberg, a teraz jeszcze Tafarel. jak klub jest, jest głównym szefem, więc mała. Rozmaicone gdzieś tam, wiadomo, że te trendy są też widoczne i nie zamyka się tylko na swoich, ale, ale ten świat cały czas się rozwija i nie tylko u bramkarzy, ale też, prawda, u całych teamów. A Zastanawiam się, czy trener miał okazję trochę skorzystać z faktu, że syn jest w Liverpoolu, pojechać, podejrzeć, zobaczyć, porozmawiać być może z klopem, po, no, poobserwować jak pracują najlepsi na, na świecie. Byłem w sumie może na pięciu treningach i rozmawialiśmy dłużej za drugim razem, ale to jest inna, inny świat, inna bajka. Wracasz do ekstra klasy, a tu czasami nie masz gdzie trenować, nie masz i tak dalej. Nie będę rozwijał tematu. A jest otwarty ten AXA Training Ground, czy Training nie, nie Nie, nie, dnia? nie. Ja byłem w Melwood jeszcze. Okay. Dwa razy, jak byliśmy, to byliśmy w Melwood i no wszystko jest na innym poziomie i tam wiemy, jak grają, z jaką intensywnością, jak często czasami nie ma miejsca na, na treningi, ale wcześniej musi się do tego gdzieś tam przygotować nie ma narzekania marudzenia każdy jest profesjonalistą każdy jest uśmiechnięty podchodzi do, do życia żeby z tego życia jak najwięcej wycisnąć i wygrać bo tam też mentalność zwycięzcy musisz musisz mieć bo bo w takich klubach inaczej tego nie nie odbierają kto po prostu nie dojeżdża to już go potem nie ma ale ten scouting tak wygląda, że zazwyczaj te transfery są gdzieś udane, chyba że ten poziom sportowy jest za wysoko dla niektórych, bo też takie przykłady gdzieś możemy, prawda, wymienić i. I tyle, no. podejrzeć fajnie, można zobaczyć pewne rzeczy, pewne rzeczy myślę, że można zrobić lepiej, inaczej, tak samo, bo każdy ma swoją drogę gdzieś do pewnych, ale no, wszystko zależy od materiału ludzkiego, no. inaczej klub by pracował z Koroną Kielce, prawda? Jakby miał ale zawodników, wśpania, inaczej no, by z Liverpoolem I, tak i tak samo ja, ja bym inaczej reagował do pewnych rzeczy. A nie, a nie było takie, takie moje proste, naiwne pytanie, a Kuba w koronie? nie przemknął panu, czy w klubie, no właśnie, który pan prowadził? Mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że... No Przemknęłoby mnie, ale to jest za duże, za duże obciążenie Rozumiem. i dla mnie też mało komfortowa sytuacja, bo, bo wiadomo jak publicznie jeszcze, jak to powiemy po młodzieżowym, rysujesz swojego syna, no to też, też nie za dobrze i te relacje też Zawsze ojciec, syn też mogą okay. się gdzieś zachwiać i tak samo no, trener, zawodnik i, i to jest ciężki gdzieś tam aspekt i, i myślę, że Lepiej dla niego, dla mnie jest to, że, że w innym klubie jest, a życie to i tak potem... odpowie. to w takim sensie... Panie wzorców. No może to jest m.in. z Liverpoolu, chociaż to już jest coraz bardziej popularne, bo Michał ma się u pana. Teraz pojawił się taki trener, który się w stałych fragmentach gry specjalizuje. To też jest właśnie gdzieś taka chęć rozszerzenia sztabu i może trochę delegowania niektórych rzeczy na, na innych ludzi, czy, czy jak to, z czego to, to wynikało? Nie, jeśli chodzi o stałe fragmenty, bo też się mówi o Liverpoolu, że zatrudnił trenera, tak? Ten trener to już był w Michuland. Ja byłem trenerem Marki Gdynia i się spotkaliśmy z Miciuland w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Wtedy to się chyba tak nazywało. No i tam oni w stawie mieli sześciu ludzi od stałych fragmentów gry. Nie jednego. No czy nikogo. Tylko, tylko sześciu wariantów. Wariantów mieli multum, że tak naprawdę na, na analizie przedstawiliśmy zawodnikom po pięć, a i tak powiedzieliśmy, że może być jedenasty albo dwunasty, bo, bo okay. oni na tym punkcie mieli hopla. I, no I tak było, że to była walka na stałe fragmenty gry. A co, co ciekawe, my byliśmy górą, jeśli chodzi o stałe fragmenty, bo my chyba trzy bramki, oni dwie po stałych fragmentach. I u nas żadnego człowieka nie było od stałych fragmentów i daliśmy sobie radę, a, a u nich było sześciu. I ten jeden właśnie trafił do Liverpoolu. I, też byłem świadkiem, jak próbowali trenować jeden element i my byśmy to lepiej zrobili, tak powiem. No. Dlatego my czasami się zapatrujemy na tą wielką piłkę, wyolbrzymiamy ją, ok, bo to jest najwyższy poziom, no ale, ale tam czasami praca inaczej wygląda. A czasami nie. trzeba wstać z kolan, nie? Tak, my polscy trenerzy musimy się właśnie zajmować wieloma rzeczami, o tak jak tu jeden zawodnik, jeden trener przychodzi specjalizujący się w takich fragmentach gry i my poruszamy ten temat. W normalnych sztabach czy na zachodzie to jest norma i jest trener od prawych obrońców, od, od środkowych pomocników od autów, dlatego, no od autów, dlatego no jest wyższy poziom. U nas się mówi o polskiej szkole bramkarskiej, tak? Bo mają swojego trenera, trenują we trzech-czterech. Jakby środkowi obrońcy mieli swojego trenera, lewi obrońcy czy skrzydłowi, to byśmy mieli samą polską szkołę, tylko kluby nie inwestują w to, nie stać ich, albo nie chcą, albo boisk nie mają do tego, bo to trzeba jeszcze indywidualnie z nimi trenować, podzielić bo bramkarza podzielić. to wiadomo, że bramka ci wystarczy, tam trochę przed pole zależy, czy grę nogami całe boisko, ale te inne pozycje też wymagają czasu i przestrzeni. I mi się dziwi, tym najbogatszym naszym klubom, że w to nie idą i nie stawiają właśnie na ten rozwój, bo wtedy byśmy mieli i napastnika, polska szkoła napastnika, a nie tylko lewy i, i, i gdzieś, no wiadomo jest i Milik, ale to byśmy mogli lepiej zapracować na te efekty, które będą widoczne w reprezentacji czy w innych klubach europejskich. Też ten poziom, pamiętam, opieki trener mówił w trakcie pandemii chyba. Dobrych parę tygodni posiedział wtedy u syna w Liverpoolu, że oni nawet z zawodnikami powiedzmy z tego drugiego szeregu bardzo mocno się opiekują. Dietetyk, treningi, wszystko online zaplanowane. Pamiętam, że też był trener pod tym pod wrażeniem tego jak to jest wszystko zorganizowane właśnie na poziomie nawet tej powiedzmy drugiej drużyny. O tak. No, dokładnie, mieli plan, więcej musieli pracować jak ta jedynka, bo, bo wiadomo, że oni mają też inne, inną sytuację, czy w domu, czy rodziny, czy też więcej minut na, na boisku, a, a ci młodzi mieli wszystko rozpisane, dostarczone, każdy posiłek był w domu i to do wyboru. No, dużo, dużo by mówić i tak samo sprzęt do odnowy, każdy dostał wagę, każda rower. E, no, no, to, 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 to są nakłady, które nam brakuje, jest. które, które, które no, powodują to, że oni gdzieś tam odskakują, nam odskakują, czy lepiej, produkują, a my i tak mamy talentów i tak te akademie coraz lepiej pracują, coraz lepszych mają fachowców i czy mamy lepszą infrastrukturę i powoli gdzieś tam tych chłopaków utalentowanych będziemy widzieć, bo przecież widzieliśmy już pierwsze efekty prawda, czyli Kacper Kozłowski, który, który też się zaprezentował bardzo, bardzo dobrze i poszedł za, za duże pieniądze, teraz chyba do Brighton wrócił i zobaczymy jaka jego ta najbliższa przyszłość, ale to są chłopcy z rocznika właśnie dwa 2, dwa 2, 2, trzy, którzy w Polsce byli bardzo gdzieś tam na wysokim poziomie w tej piłce młodzieżowej teraz już mają po 19 20 20 lat no i zobaczymy bo kilku jeszcze jest w ekstraklasie teraz graliśmy z Wisłą Płocki tam właśnie z rocznika 2003 I Garbowski i Cielemęcki, i Kocyła jest chyba 2002 i to są naprawdę tacy zawodnicy którzy którzy mogą. Zwojować nie tylko w Polsce, ale też, też i, i, i grać na, na Zachodzie. Panowie, wracamy jeszcze na koniec na nasze boiska. Tak jak mówiliśmy, za tydzień startuje ekstraklasa korona, gra u siebie z legią. Jak widzicie ten sezon? Góra raczej wydaje się nienaruszalna. To będzie cały czas walka pewnie Lecha, Pogoni, Rakowa. No i pytanie, co, co dalej? Zawsze można liczyć na, na, na efekt, powiedzmy, nie wiem, Radomiaka z jesieni, czy, 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 czy widzew może powtórzy to, doskoczy do tego. No, tak może mi... korona, być może. Może, korona... może mieć, która miała mocny, o, miała mo mocny bardzo... sezon w pierwszej lidze i to zdecydowanie więc... wygrała. Znaczy liczymy na Beniaminków, trenerze? No i dobrze, no, liczymy. <laughs> pewnie sobie może te zespoły podzielić na takie cztery grupy, czyli te, które chcą grać o mistrzostwo. Tutaj pewnie będzie lech, raków i pogoń. No może po cichu tak legia, bo jeśli bo tam wszyscy. Po cichu? Bo... Kuchiko. Ojej. Legę jest faworytem. A Securanch, o, Legę jest tak. faworytem. Demirstwa? A Steig. Tak z uwiłem, uwiłem to Jackowi Zielińskiemu, okay. nie wiem skąd odżegnywali Dlaczego? Się, Dlaczego? Tutaj jest zaskoczenie, zaskoczenie. Zaskoczenie. Największe możliwości, największy budżet, jeszcze transfery, pewnie napastnik, napastnik dojdzie. No jak spojrzymy, rozłożymy na, na czynniki pierwsze, no to naprawdę tam, tam są ludzie i nie tylko ta pierwsza jedenastka, ale lewa obrona, dwóch, dwóch równorzędnych. E, prawa obrona, no przecież tak samo. No i na każdej pozycji teraz doszedł Wszołek, doszedł Baku i to jest wielki potencjał. Zresztą jeszcze kilku zawodów Arek malarz w, w same plusy. Ta, Arek malarz w stabie same plusy. Tak, Arek malarz trzech, w stawie, trzech bramkarzy, dwóch młodzieżowców tak i jeden chładun. No to to jest legia, panowie. to, 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 to Legia to jest zawsze to... musi być. Jak, jak trenera Runaicza? Tak, mind games małe przed sobotnik. A, a Runaic w tym towarzystwie myślę o legii? No, Doświadczenie. Lega jest takim klubem, że trzeba wygrywać i można sobie mówić przed, prawda, że fajnie, pięknie. Wiem, że ciężko chłopaki pracują i na tym to polega, prawda, żeby jak chcesz jeszcze potem grać w Europie czy zdobywać mistrzostwo, no to bez pracy ciężkie się nie obronisz. Na krajowym podwórku jeszcze coś ugrasz, ale potem cię liga gdzieś, czy Europy, czy, czy, czy Liga Mistrzów zweryfikuje, a to jest dłuższy proces, gdzie trzeba od razu do pracy się zabrać, no ale mam nadzieję, że Legia nie będzie punktowała od pierwszej kolejki, się od, drugiej, że... od drugiej i, i niech sobie tam dalej ugrywa to, Duże, co, może... to co ma, my będziemy szli swoją drogą. Dużo w kontekście Misza może zdecydować mecz z Karabachem teraz też, bo jeśli Lech przejdzie Karabach, Lecha to będzie. naprawdę będzie blisko fazy grupowej, a ta faza grupowa napakowana będzie przecież strasznie na jesieni, więc no, często się nie udawało jednak to łączenie ligi z I pocałunek z chrami, śmierci, więc... puchar, puchar pocałunkiem śmierci może być. To będzie będą 40 to spotkań do rozegrania z fazą grupową jeszcze w tym, w tym roku, więc no, ten nakład spotkań jest gigantyczny, ale też macie ty chyba na Twitterze zauważyłeś, bo trochę się śmiejemy, ale coś w tym jest co mówi trener, że Legia gdy wszyscy będą zdrowi nie deklaruje niczego, ale ma Wiesz, jednak mocną. Oni pewnie trochę wychodzą paczkę. z takiego założenia jak w Poznaniu w rok temu, czyli raczej jesteśmy cicho, bo tak, przedni są sobie robimy reset słaby, mały, tak. Ale tak naprawdę jeśli sobie wymienimy skład Legii, no to druga linia nawet, prawda? Tobiasz w bramce, czy, czy Miszta, tak? Jędrzejczyk, Wieteska, jeśli zostanie, Nawrocki, czy Ribeiro Mladenowicz, w dodatku Sliżna. Johansson na prawej. Potem kogo masz? Kapustka, Rzozułę, Skrzydła, Wszołek, Baku i, i Kramer lub też nowy trener, nowy, nowy napastnik. napastnik. Mhm. To, to nowy, na naprawdę jest Jeden z faworytów i ty tyle. Mocny, tak? Tak, 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 zgoda, zgoda. Tutaj akurat tej, tej jakości nie brakuje, a być może drużyny zamieszane w europejskie puchary też będą się... Wykrwawiać, prawda? Bo, no, bo im Jacek będzie zaprzeczał, tym mniej bo będziemy wierzyć w to. Pewnie tak pewnie tak będzie. Dobrze, panowie, zostawiamy w takim razie ekstra klasę na kilka dni. Ona za chwilę rusza. Z... Dziś już też powoli kończymy. Trener Leszek Ojżyński, korona Kielce w sobotę o 20 i tak dobrze pamiętam? 20 z Legią Warszawa. Bardzo ciekawy mecz. Dziękujemy za dziś. Janusz Basała i jeszcze raz. Leszek Ojrzyński, Dziękuję. Maciej yes. Łuczak, Tomasz Wodarczyk. Dziękuję i widzimy się za tydzień.